niosę tobie światło. Niosę, niosę boską iskrę, noszę w sobie. Boską iskrę daję tobie, by zniknę. Kochani, zobaczcie. Natura pięknie. Ławeczka, krajobraz. Ale popatrzcie tutaj. Czy tak wygląda niebo normalnie? Czy to są zwykłe chmury? Wiecie co? To co rozpylają góry, to zapewne wiecie, chemtrails i tak dalej. Jest wiele filmów, dowodów na to, że są to ciężkie metale, które nas przede wszystkim i trują, ale też blokują. Blokują energię, którą dostajemy z góry, która powoduje też, że się budzimy. I niby na to wpływu nie mamy, tak? Ale mówmy o tym głośno, żeby coraz więcej ludzi było właśnie świadomych. Mówmy o tym do ludzi, pokazujmy to, pokazujmy jak te samoloty latają. Niech każdy sprawdza w internecie, na YouTubie i tak dalej, niech czyta o tym. Jeżeli macie wiosną jakieś takie pyłki żółte na samochodzie, zbierzcie to tak w kubkę, taką małą i zobaczcie jak to się fajnie do magnesu przyciąga. Zobaczycie, ile tam jest metalu w tym wszystkim. I to wszystko spada nam na głowę z nieba. Wszystko to, co mamy właśnie w pastach do zębów i tak dalej, to wszystko powoduje blokady naszej szyszynki tak zwanej, tak? Która odbiera te wszystkie sygnały, które mamy powodować, że się budzimy i że żyjemy właśnie zgodnie z naturą, a nie tak, jak ta druga część społeczeństwa, świata chce. Nie to jest ważne. Ważne jest nasza matka natura, a to co robimy z nią to jest straszne. Jako społeczeństwo, jako ludzie. Ponieważ wszystkie korporacje bardziej zaśmiecają niż my ludzie, ale my ludzie tak samo zaśmiecamy. Produkujemy masę brudu. Jemy byle co. Wszystko jest sztuczne, chemią napędzane. Idzie masówka. I ta cała masówka powoduje, że u nas się jedzenie wyrzuca, a gdzieś tam na drugiej stronie półkuli ziemskiej dzieci z głodu umierają. U nas w basenach się kąpią, wylewają wodę, a tam dzieci nie mają co pić. Nie tylko dzieci, dorośli także. Dlaczego tak jest na świecie? Dlaczego świat jest tak podzielony? Dlaczego nie można tego jakby naprawić wszystkiego? Dlaczego ludzie nie chcą tej naprawy? Ci, co rządzą właśnie całym światem. Kto rządzi światem? To jest najlepsze pytanie, tak? Bo każdy myśli, że ma swoich polityków. Ci, którzy są już bardziej świadomi, to myślą, że właśnie tak zwana grupa Bilderberg, masoneria, templariusze, czy nawet Żydzi. Ja nie jestem antysemitą i moja świadomość też jest taka i wiedza, że to właśnie jakby ci prawdziwi semici nie mają nic wspólnego, tak? Rodziny, które uznawane są za właśnie rodziny żydowskie, semickie, to są potomkowie Chazarów, potomkowie rodu Gadziego. Czytajcie. To jest ród węża. To znaczy nie Gadziego, płazy, wąż to jest chyba płaz, mniejsza z tym, ale ród węża, tak? Poczytajcie o rodach węża, niebieska krew, gdzie, na jakich tronach przysiadują, jakie funkcje pełnią w każdym z państw, dlaczego Unia Europejska powstała, dlaczego inne unie powstawały, dlaczego właśnie tak na Polsce im zależy, na naszej ziemiach, na tym, co mamy w ziemi, ponieważ my mamy kupę rzeczy i moglibyśmy żyć jako kraj, jako społeczeństwo naprawdę dobrze, ale jest nam to przede wszystkim zablokowane, zabrane cała wiedza,
naszym politykom, którym się wydaje, że są nasi, a niektórzy to już nawet, jak pan Sikorski oficjalnie mówią, widzicie, że Polski nie ma, Polska nie istnieje, Polska to jest tylko terytorium na mapie, a zresztą tak jest z każdym państwem, moim zdaniem, teraz w całej Unii Europejskiej. Niby rządzą właśnie Chazarowie, ale zastanówcie się, pomyślcie, kto tam jest na górze na tym krześle. Kto tam siedzi? Kto właśnie siedzi na tronie chazarskiej mafii, bo tego nie można inaczej nazwać. Dla mnie to jest mafia, która okradła ludzi z pamięci, z historii i która chce, żeby właśnie to mamona i konsumpcjonizm panował na świecie. Ale nie naszym kosztem, kosztem ludzi i kosztem naszej Matki Ziemi. Namaste. Życzę wam wszystkiego dobrego. Światło niosę w sobie.